Czy masz tak czasem, że pomimo tego, że dużo już rozumiesz z angielskiego, to słysząc coś, na przykład jakiś film czy piosenkę, nie rozumiesz zbyt wiele? To całkiem normalne zjawisko i dziś pokażę Ci praktyczne ćwiczenia, rozwiązania na to, jak przejść przez ten proces, przeskoczyć go i być w stanie więcej rozumieć ze słuchu. Oczywiście pamiętaj, że jest to proces, on wymaga czasu, ale już po kilku dniach wykonywania tych ćwiczeń i to wykonywania ich rzetelnie, zauważysz niesamowite rezultaty, będziesz po prostu więcej rozumieć ze słuchu. A zatem nie przedłużając, zacznijmy od punktu drugiego. Bo pierwszy zostawimy sobie na deser. Punkt drugi to mówisz. I prawdopodobnie, jeżeli znasz moje materiały, to znasz moje podejście do oglądania filmów. To nie jest dla każdego. Na samym początku warto skupić się na krótkich scenach filmowych. Wybierz jakiś film i znajdź jego kultową scenę i spróbuj zrozumieć ten konkretny fragment. Jeżeli w wyszukiwarkę wpiszesz jakiś film i do tego dopiszesz movie scene i do tego jeszcze dorzucisz subtitles, czyli napisy, to znajdziesz taką scenę z filmu, która będzie rozpoznawalna, zapadająca w pamięć z napisami i co można z nią zrobić, odsłuchiwać, starać się zrozumieć i powtarzać. Tak, powtarzanie też jest bardzo istotne, bo słuchanie i mówienie są ze sobą mocno powiązane. Kolejna kwestia to także coś, co możesz robić praktycznie codziennie, a mianowicie songs, czyli piosenki, z nimi też możesz ćwiczyć. Tak, piosenek jest całkiem sporo. Bierzesz sobie refren takiej piosenki i starasz się odsłuchać, co oni tam śpiewają. Okej, wyłapuję to słowo i to i chyba kojarzę sens, a później weryfikujesz to wpisując tytuł tej piosenki i dodając do tego lyrics, czyli tekst piosenki. Dzięki temu można nauczyć się mnóstwa słów i zwrotów i przede wszystkim być w stanie je wyłapać ze słuchu, bo o to nam chodzi. Kolejna rzecz to, uwaga, uwaga, podcast, czyli podcasty, ale mam tutaj małe ale. Być może jesteś zwolennikiem słuchania podcastów takich, że nakładasz sobie słuchawki i po prostu słuchasz, co do Ciebie mówię. Jeżeli jesteś na wyższym poziomie, to super, natomiast osoby początkujące będą miały z tym problem, dlatego zamiast typowych podcastów warto oglądać materiały z wideo, bo widząc tę osobę, która do Ciebie coś mówi, gestykuluje, do tego dorzuca jakąś mimikę twarzy, wtedy jest znacznie łatwiej zrozumieć nam, co ona do nas mówi. Będziemy po prostu łatwiej rozumieć ją ze słuchu. Dlatego na początku przygody z angielskim super sprawdzają się na przykład jakieś poradniki w stylu DIY. Zrób to sam, gdzie autor takiego poradnika pokazuje jakąś czynność, mówi po angielsku, ale też widzisz, co on robi. Sprawdzają się super także tutoriale. Albo, co być może wielu z Was się nie spodoba, commentary videos. Czyli takie, w których autor tego nagrania opowiada o jakimś wydarzeniu. I to jest naprawdę super pomysł, bo są tam emocje, są obrazy i łatwiej nam się to wszystko rozumie i zapamiętuje. Ostatnią, ale nie ostatnią rzeczą są audiobooks, czyli audiobooki. I to polecam osobom raczej średnio zaawansowanym, ponieważ osoba początkująca będzie się frustrować. Warto sobie przesłuchać takiego audiobooka, takiej książki czy jakiegoś opracowania, które już znamy w języku polskim, bo jest to po prostu dla nas łatwiejsze. Zazwyczaj znamy kontekst. Pamiętaj też, że na początku nie musisz rozumieć wszystkiego, nie musisz rozumieć każdego słowa. Ważne, żeby wyłapać ten kontekst. I z czasem naprawdę będziesz znać więcej i więcej słów i zwrotów i po prostu będziesz w stanie zrozumieć wszystko. Jednak najważniejszą rzeczą, najbardziej praktyczną, taką, która najwięcej Cię nauczy, jeśli chodzi o rozumienie ze słuchu, jest conversation, czyli rozmowa z drugim człowiekiem. Bez tego się po prostu nie obędzie. Jeżeli chcesz być pełnoprawnym użytkownikiem języka angielskiego, to musisz rozmawiać z ludźmi. No nie ma innej możliwości. Na początku będzie to kaleczenie i wiem, że wielu z Was się tego boi, ale trzeba to po prostu przeskoczyć, bo dzięki temu Twój angielski stanie się pełny. Jeżeli nie masz pomysłu na to, gdzie znaleźć ludzi, jak ich znaleźć, o czym z nimi rozmawiać, w ogóle jakie są narzędzia, które umożliwią mi rozmawianie z kimś ze Stanów czy z Anglii, to daj znać w sekcji komentarzy. Ja podam Ci przynajmniej 3 takie sposoby, jak łatwo można znaleźć ludzi do rozmowy. Tymczasem dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Ci się podobało, koniecznie pozostaw coś po sobie. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia. Cześć!